tegoroczną konferencję wpisujemy w jubileusz pani profesor Marii Wojtak, wybitnej badaczki także języka mediów. Muszę powiedzieć także, ponieważ jej profil badawczy jest o wiele szerszy. Ma owoc swojej pracy naukowej, ma dorobek. Ma dorobek w postaci wspaniałych doktorów i doktorantów. I wreszcie jej myśl jest myślą, która jest słyszana nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Ja myślę, szanowni państwo, że takie osoby jak profesor Wojtak zdarzają się w naszym świecie coraz rzadziej. Osoby, które łączą nie tylko olbrzymią wiedzę, taką akrybię filologiczną, rzetelność, ale przede wszystkim człowieczeństwo. Profesor Maria Wojtak to przede wszystkim bardzo dobry, wspaniały człowiek. Mnie szczególnie cieszy, że pani profesor, tak jak już tutaj wspominałem, jest osobą, której prace silnie rezonują nie tylko w macierzystym środowisku, czyli językoznawczym, ale także są czytane przez literaturoznawców. Muszę państwu zdradzić, że pani profesor Maria Wojtak jest na samym szczycie, jeśli chodzi o punkty parametryzacyjne. Zresztą słyszeliście dzisiaj państwo, że jest autorką ponad 300 publikacji. Zwróćcie państwo uwagę, ile to wypada na jeden rok. Jeśli dodamy, że wśród tych publikacji są niezwykle liczne książki, redakcje, to państwo sami doskonale wiecie, ile to wysiłku wymaga. W obradach plenarnych mamy teksty, które z jednej strony związane są z tym, że jest to konferencja jubileuszowa, ale także nowe zagadnienie, tak jakby no, dziecię genologiczne, hejt się pojawił. Jest też pani profesor Majt z takim podejściem do gatunków pozalingwistycznym, pozapolonistycznym w ogóle. Mamy 86 uczestników czynnych konferencji. Mamy uczestników, którzy głoszą wspólnie referaty, którzy zajmują się mediami, ale przede wszystkim zajmują się gatunkami, czyli jest ta konferencja wyprofilowana. Gatunki to zagadnienie szerokie, z jednej strony zbadane, ale z drugiej strony cały czas otwarte. Zawsze właśnie tylko mówiłam, czytać, 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 czytać. Wbrew temu, co i czytać teksty dobre, uczyć się selekcjonować takie teksty, w których jest coś pięknego, coś wartościowego, bo w każdym tekście coś takiego można znaleźć.